Cześć wszystkim, witam was bardzo serdecznie z tej strony Wotan. Jesteśmy znowu w Europium 64 i lecimy dalej z naszą rozgrywką polską, bo ponieważ jest co? Jest wielka, ale to wielka wojna. Rosja, Turcja i Arabia kontra my i część Unii Europejskiej. Oczywiście mamy też drugą wojnę z Rumunią, Bułgarią i tak dalej, ale to za chwilę. Po waszych komentarzach widziałem, że takie wojny wam się bardzo, ale to bardzo podobają i będę się starał jak najwięcej takich właśnie wielkich wojen robić, chociaż to akurat to nie była moja zasługa, tylko zasługa Rosji, czy tam Turcji, bo Turcja mi wypowiedziała wojnę, oraz chyba Grecji. Mniejsza o to. Ktoś pisał w komentarzach, żebym pokazał sytuację na świecie. Tak w ogóle to wbiliście znowu jakieś 3500 wyświetleń i 400 parę lajków w górę, łapy w górę, więc po prostu bardzo, bardzo mnie to cieszy. Jak możecie, dajcie też lajka pod tym filmem, zawsze to mi pokaże, że bardzo, bardzo wam się takie odcinki podobają. Dobra, tu w ogóle pytaliście się też, co się dzieje na świecie. W Brazylii straciła dużo terenów, Peru się rozrosło, różne jakieś tutaj rzeczy inne powstały. To w ogóle nie pamiętam, jak ta sytuacja wyglądała wcześniej, więc dużo wam tu nie powiem, ale najwyżej jak ktoś jakieś ma dobre oko, to sobie wypatrzy wszystko, co tu się stało. Ja wam tylko pokazuję mniej więcej, co tu się dzieje. Tutaj Panama była, co nie? Czy nie? Czy Costa Rica? W ogóle co tu się dzieje? Tak samo Kuba tutaj. Kuba nie, Kuba jest chyba normalna, nie powiększyła się. Stany Zjednoczone jak na razie siedzą cały czas, ale one, popatrzcie, ile mają wojska. One mają wojska w tym momencie 1 000 000 z kawałkiem, mogą mieć 1,5 miliona i mają powyżej 1,5 miliona manpowera, więc jednym słowem, o Boże, ja nie chcę z nimi walczyć. Znaczy kiedyś pewnie tak, ale jak na razie nie chcę, to, że tak kaszlę, ale coś mi się głos przed chwilą załamał. Oczywiście Afryka też, tutaj ciekawe rzeczy się dzieją. Algeria się w ogóle powiększała, musimy ją też w końcu zjeść. A to w ogóle Algeria to jest protektorat Hiszpanii, którą no też będziemy na pewno atakować. Dobra, co tu jeszcze? A, jedna bardzo ważna rzecz się stała. Ja nie wiem, w jaki sposób się to stało, ale jako że Francja i Włochy dołączyły do tej wojny na atak na Portugalię, coś się odjebało i nie są już w Unii Europejskiej. Naprawdę, patrzcie. Unia Europejska teraz się składa głównie z właśnie Niemiec, z Wielkiej Brytanii, tutaj Hiszpanii oczywiście, tutaj jakieś tam na Bałkanach troszeczkę, Finlandia, Islandia i tak dalej. No ale to są takie mniejsze państwa, więc jakby Francja i Włochy nie wróciły jakoś bardzo szybko do tej Unii Europejskiej, to by było naprawdę fajnie, bo ja Włochy, Francję mogę bardzo szybko zjeść. A Unię Europejską złożoną z Niemiec, z Wielkiej Brytanii i tak dalej, to co to będzie? Dobra. Lecimy. Właśnie, ktoś mnie ostrzegał przed tym, że Arabia, ona w swojej stolicy zarabia bardzo dużo, zarabia 53 dukaty, patrzcie tutaj, 50 z tej prowincji, 50 z tej prowincji, 20 z tej prowincji i ja to chcę. Ja po pierwsze wszystkie te prowincje chcę, a po drugie ona ma też jakieś 200 tysięcy wojska, więc tutaj naprawdę Turcja, Arabia i Rosja jednak tego wojska dużo mają, więc będę musiał bardzo, ale to bardzo uważać. Dobra, co tu się dzieje? Dobra, oczywiście, że Wielka Brytania jest w koalicji przeciwko nam. Tutaj sobie musimy to skorować wszystko. Bo wiecie, teraz muszę to wszystko jakoś ogarnąć. Dobra, wy siedzicie tutaj na siedzicie. Właśnie, powstały też dwie prowincje nowe na północy tutaj. Jak widzicie, piękne. Oraz powstały lwy Lechistanu. Jakoś ta nazwa mi się najbardziej spodobała. Więc to też ustworzyłem. Dobra, teraz tak, co ja tu będę chciał zrobić? Po pierwsze musimy rozwalić jakoś tutaj wszystkie te tereny. Czekajcie, tutaj jeszcze muszę jedną prowincję podbić. Tutaj oczywiście zajmijmy to jak najszybciej wszystko. No i teraz nie wiem, co zrobić z Rumunią, Bułgarią i z Grecją tak naprawdę, bo kurde, nie wiem, czy chcę więcej ekspansji nabijać. Co prawda, no kurde, no i tak Niemcy nie wchodzą w koalicję, w razie czego Francja i Włochy możliwe, że też nie, ale nie wiem, co z całą resztą. Dobra, musimy też uważać na tą granicę, ponieważ tutaj, no będzie ciężko, dlatego, że po prostu, no Arabia jak przyjdzie wojskiem, to może nas tutaj zmieść, to są tutaj jak na razie Niemcy, ale zobaczymy, jak to będzie potem. Dobra. Rosja coś tam sobie na północy oblega, nie jest źle. Okej, okay, dobra, powiem wam też, że ja nigdy już nie wyjdę z dołka z punktami dyplomatycznymi, bo mamy ich tak mało. A to na przykład, patrzcie, zabranie Rumunii całej, zabranie całej Rumunii kosztuje mnie kolejne... A, źle kliknąłem. No, Boże, Wotan, klikaj. Zimno mi w palce w ogóle, zimno w pokoju mam dzisiaj, to tak nie mogę klikać jakoś dobrze. Kosztuje mnie kolejne 600 punktów, tak? Zabranie Bułgarii, pewnie też coś koło tego. Pyk, 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 pyk i pyk. 300 punktów, więc ja zastanawiałem się, czy czasem nie zrobić z nich wszystkich wasali, ich potem dopiero dyplomatycznie zjeść. To w sumie też by na jedno chyba wyszło. Ale jest mniej agresywnej ekspansji. I przez jakiś czas mi pomagali, tylko tyle, żeby miał za dużo wasali, bardzo możliwe, żeby się zbuntowały. Chociaż jak na razie chyba nie jest to możliwe, damy radę. Dobra, jedziemy jak na razie z tą wojenką. Dobra, tutaj widzę, że obosie w ogóle, a z Bosią też mam sojusz, dobra. Lecimy na północ. Rozwalić te 10 tysięcy naszych wrogów. Dobra. Tutaj się w ogóle tutaj są husaria, tak. Husaria, rozdzielcie się, podbijecie tu wszystko, co się da. Tutaj chodźmy na Korfu. Tak? Korfu jest gdzie indziej, Boże. Nie, czekajcie.
Czekajcie, bo mam zaćmienie mózgu. I zaćmienie mózgu, Boże. Czy Korfu jest tutaj, czy... Nie pamiętam, chyba tak. Nie jestem pewien, mniejsza o to, dobra. Lifa wchodzi w koalicję, przeciwko nam troszeczkę Lipa, bo chciałem ją zatykować, żeby po prostu odbić od niej tereny i najwyżej stworzyć Rzeczpospolitą obojga narodów. Chociaż wiecie co, tak jak ma napisane Commonwealth, to mi się jakoś to mniej podoba od Poland, a jakbym miał napisane Rzeczpospolita, to by było fajnie, może w plikach mi się uda gry zmienić, ale chyba jak już mam w tego save'a wgranego, to chyba już tego nie mogę niestety zmienić, więc troszeczkę Lipa. Dobra, chodźmy tutaj. Okej, podbijamy. Finlandia, coś tam się dzieje w Finlandii, super. Okej, podbite. Czyli w sumie zostało nam tylko jeszcze podbić tutaj. Jeżeli chodzi o Grecję. Spoko, Rosja coś tutaj sobie odbiła chyba. Tu już Francja, widzicie, się rzuciła z Niemcami, więc bardzo dobrze. Oj, właśnie widzicie, co tu się dzieje. Idzie Arabia, idzie, no naprawdę ma dużo armii. Więc, kurde, zdałoby się albo spieprzać z tej prowincji. Właśnie, czy oni idą do mnie prosto, czy się zatrzymają? Czekajcie, muszę tak... Okej, idą do mnie. Nie obronię się tutaj, bo to są góry. Chyba nie dojdę na czas. A spieprzę na czas? Spieprzę na czas. Tylko, że wtedy tracę obrażenie. To chodźmy tutaj. Chodźmy tutaj, musimy jakoś się na razie wycofać, bo to może być niebezpieczne, bardzo niebezpieczne. Zróbmy tak. Okej. Tutaj podbijamy, tu odbijają mi moje tereny, super, tu się husaria może połączyć. Chodźmy na Kosowo, odbić Kosowo. Wy za to... to są armie najemników, jakbyście tu mogli przejść, to było fajnie, tylko tyle, że tu mnie chyba blokują, chociaż Francja jest, to może przejdziemy jakoś do Bigi. Dobra, chodźmy. W tym momencie wy jesteście już utworzeni, jeszcze wam brakuje kilku ludzi. Chyba, że pójdziemy. A właśnie, jeszcze jedna ważna rzecz, bo ja wziąłem politykę nową z Altereją plus 10%, bo tak patrzę, mam, no to myślę, wezmę, bo czemu by nie. I też pisaliście o tych programach kosmicznych, że to działa po jakimś czasie. Więc muszę też to zapamiętać. Dobra, chodźmy już na bój, tylko musimy dać jakiegoś lidera. Kurde, wszędzie są gdzieś przydzieleni. To chciałem nowego? Króla? Nie, dyktatora nie chcę, no nowego chcę. Wow, Lechu mój człowiek, 6-5-4, dobre staty, bierzemy cię, idzie z lwami Lechistanu. Dobra, sorry, że tak dużo na pauzie siedzę, ale jak widzicie, tu jest naprawdę ciężka sytuacja, chyba chodźmy tutaj jednak, staniemy, wami staniemy sobie tutaj. Musimy zacząć podbijać tutaj całą tą, kurde, ale to będzie ciężkie, to jest strasznie dużo wojska naszych wrogów, a wy możecie przejść tam dalej? Biga, czy ci wypłynął? Uwaga, czekaj. To mi się podoba. Biorę 3000 dukatów albo punkty administracyjne. Dukaty mi lecą strasznie, że 182 naturę, o Boże. A tu mam 50 punktów administracyjnych, będzie chyba lepiej, co nie? Tak, będzie lepiej. Dobra, czyli co, Grecję mamy podbitą już całą. Mamy podbić całą Rumunię, Bułgarię, więc tutaj już mamy praktycznie pewnie 100% skora. Coś jeszcze? A nie, przepraszam, nie mamy całej. Nie mamy całej, mamy tu jeszcze do podbicia Dures, dobra. A i tak, pisaliście mi tak Grenada, nie Granda, Grenada. A ta jest A dodatkowe. Dobra, okej, chcą mnie atakować, ale się chyba troszeczkę zwątpili jednak, jak zobaczyli, że druga armia tu podeszła. Chyba, że my ich teraz atakujemy, a nie, to będą minusy. To nie chcę, to jednak nie. Zdałoby się to na przykład 8 tysięcy przechwycić. Kosowo odbite. To wy nachodźcie tutaj, a wychodźcie tutaj, do Zakos. Dobra. Okej. W sumie też jakbym tylko mógł, to będę się chciał zmienić na dyplomatyczny tutaj fokus. Dobra, Walencja zrobita, Musul odbili niestety. Robi się tu niebezpiecznie, wiecie co? Wycofajmy się na swoje ziemię. Tak, wycofajmy się do Armenii. Oraz wycofajmy się, tutaj gdzieś mamy fort, tutaj mamy Szczucin. Wycofajmy się do Szczucina, bo tutaj w razie czego będziemy stali na tych prowincjach, to nam nic nie zrobią. Dobra, cofnijmy się. Tu możemy korować, już widzę, dobra, róbmy tak, czy korować, a robić state'y. A tu korować. I w Afryce możemy jeszcze zrobić też terytorium? Zróbmy, nie opłaca nam się to, ale zróbmy.
Dobra, jak wygląda sytuacja tutaj z wami? Jesteście ciągle no na nie, że nie chcecie być mili dla mnie, to ja nie będę miły dla was na razie. Czekajcie, dobra. Francja, Włochy, jak na razie mamy duże relacje. Możemy polepszyć, nie wiem, relacje z kim? Wielka Brytania, nie chcę. Litwa, nie, też nie, nie chcę. Na razie to chyba z nikim nie będę polepszał. Okej, rozwalmy tutaj ostatnią tutaj właśnie bastion ludzi. Czy ostatni bastion Grecji. Wami zaraz się ruszę tak samo tutaj na tereny Turcji. No i teraz tak, tu się dzieje dużo, widzę. Tyle, że oni idą na nasze prowincje. Dobrze, chodźcie, zapraszam was na moje prowincje. Bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Wielka Brytania wypowiedziała mi wojnę, o Boże! Ej, to jest koalicja, tak? Wojna koalicyjna. Litwa i Szwajcaria. O kurde, znaczy, wiecie, to mi akurat tak bardzo nie boli, jakby tylko dołączyła do mnie cała reszta. Dołączyła, dobra. Czyli mamy jeszcze większą wojnę, patrzcie na to. Jeszcze większą wojnę, to jeszcze Litwę musimy zjeść teraz. Boże, to czekajcie, wy jednak lecicie na północ. I lecicie na północ, lecicie tam rozwalać. I wy macie się połączyć właśnie z nimi. O kurde, Wielka Brytania się dołączyła, ja nie mogę, co tu się dzieje? Co się dzieje w tej wojnie? Wy chyba musicie iść walczyć jednak, wiecie? Belgian, Holland, to wyjdźcie tutaj i podbić to, tak, idźcie tam. Czy jakieś bunty będą? Będą, kurde. Nie podałem się, a nie mam punktu, żeby to zbić do dołu. Kurde, co tu się dzieje? jak fajnie. Dobra, czekajcie, skończmy jedną wojnę, mamy 100% Boskora. Co my chcemy od Rumunii, Bułgarii i Grecji? Mógłbym ich zjeść. To prawda, mógłbym ich zjeść. W sumie jak już i tak mamy wojnę koalicyjną, czy to mnie cokolwiek boli? No tutaj z Niemcami pewnie dostanę tutaj agresywną ekspansję, ale nie jest tak dużo. Mógłbym ich zjeść, naprawdę mógłbym ich zjeść, ale to będzie ciężkie do ogarnięcia potem. Jakie wy macie idee? Dyscyplina 5% macie tutaj, widzę, fajnie. Manpowera więcej. No nie bylibyście taką złą, tą, marchią nawet. Ale czy ja chcę w tym miejscu mieć marchię, czy nie lepiej jakby tutaj było wszystko zapełnione, tylko Węgry jakby tutaj trochę były, a tutaj już reszta Bałkanów, Bałkan byłaby zapełniona moimi pięknymi ziemiami? Byłaby, tylko tyle, że zrobię ich na wasala i potem ich zjem? Ciężko będzie ich zjeść, bo mają dużo developmentu. Aha, nie mogę tak zrobić, bo bym miał za dużo, to w sumie to nie, to jednak musimy robić ich na wasala. I tak dostaję minus 200 dyplomatycznych punktów. Boże, przecież ja się nigdy z tych punktów dyplomatycznych nie wyciągnę na zero. No chyba, że po prostu... normalny pokój z nimi zrobić, ale to też no nie jest dla mnie fajne. Czekajcie, w ogóle, czy ja mam jakąś misję? Boże, ja mam cały czas tą misję pod biciem Linz. Skończcie tą misję, proszę was. Skończcie. Ja zawsze ją zapominam wyłączyć. Bułgaria. Zabranie całej Bułgarii by mnie tak czy siak dużo kosztowało. A jakbym oddał to Węgrom... To czekajcie, ile mnie kosztuje zabranie jednej prowincji? Jednej. Clear offer. 57 punktów, dobra. Dyplomatycznych. Oddajmy to Węgrom. Dalej. Okej. Co zrobić? A patrzcie, tu się Włochy wkurwiają o to. Ile ja mam trasta z nimi? 18, tak 10 stracę trochę lipa. Oni chcą jakiś ziem. Może im dać jakąś ziemię tutaj, na przykład taką, nie wiem. To jednak było Korfu, czyli jednak dobrze myślałem. Brawo dla mnie, brawo Wotan. Udało ci się coś. Dobra. Słuchajcie. No to... Wkurwiacie mnie, Włochy. Nie chcecie ziemi, a jednak... chcecie, no o co chodzi? Wkurwiają się, że daje im za mało ziemi z tej wojny, patrzcie, widzicie? A jednak coś chcą. Czyli jakby nie chcieli, jakbym w ogóle nie brał ziemi, to by było lepiej, tak? Dobra. Witajcie, Rumunio. Dobra. Was za to
Was za to zjem. Tylko czekajcie, jeszcze jedną rzecz zobaczę. No właśnie, bo tutaj patrzcie jak rośnie to. Plus 21% za to, że są silni. Wszyscy, moi wasale. O, dobra. Rozdzielmy to i tak pomiędzy naszych wasali. Dobra, Węgry dostaną 3 prowincje. I Rumunia dostanie 3 prowincje. Nie no, Węgry dostają 4 prowincje. Mogę dać? Nie mogę dać swoim. Romani. Nie mogę. Czemu nie mogę? Bo nie mogę. To ja zjem to. Okej. Okay. Dobra, no ale te punkty bolą. Punkty najbardziej bolą. Nie mam dyplomacji tych punktów i tyle. To jest najgorsze. Ale jemy to. Okej. Okay. No kurde, tu się robi niebezpiecznie. Dobra. I Grecjo. Grecjo, tu w sumie na razie myślę, że będzie na spokojnie z Grecją. Grecję potem, no właśnie, wiecie, Warreps tu się już się im nie podoba. Albanię mogę uwolnić. Ale to czemu wy nie chcecie, żebym uwolnił Albanii, byśmy tam popka spotkali? Dobra, zostawmy to tak jak jest. Bo jak zabiorę cokolwiek, to już się wkurwiają, a sami nie są prowincji, to jest głupie. Bardzo. A ja nie chcę mieć tutaj, wiecie, złych relacji teraz z Włochami. To skończmy tę wojnę w ten sposób. Zabierzmy po prostu dukaty. Dobra. Okej, jedna wojna skończona. Teraz tak. Tutaj musimy jakoś rozdzielić nasze wojska. Jeden niech pójdzie na północ. A nie, tutaj czekajcie, tylko to w sumie tu już idzie ktoś, tak? Tu ktoś idzie, to w sumie nie. Wy możecie pójść ogólnie wszyscy na tutaj pod te granice. I zaraz najwyżej przejdziemy dalej. Tu mam 40 tysięcy, który idzie właśnie na północ do Litwy. Teraz tak, tutaj się dzieją już złe rzeczy. Wy idziecie gdzie? Uuu, jak miło. O, jak miło, chyba was tam atakuje. O, 31, dajmy im jeszcze kilka dni. Dobra, już się nie wrócą. Tak, już mają kłódkę, już się nie wrócą. Tylko teraz żebyście wy jak najszybciej nam doszli. Okej. Okay. I zobaczymy jak to będzie. Tu jak to się w ogóle połączył? A, Bośnia, dobra. Okej, mamy ich. Zaraz zobaczymy jakie wojsko ma Arabia. Bo jeszcze nie wiem jakie oni mają morale. No nie jest tak źle, mają 16-7, ale mamy dużo więcej dyscypliny. Co prawda, my mamy minusy? Przez to jest nasz fort. A, tu nie ma fortu. O kurde! Zapomniałem, że tylko na fortach to działa. Niemcy! Okej, wygraliśmy to, super. Dobra, tak czy siak wiem, że to na fortach tylko działa już teraz, ale tak czy siak tam lecimy. 36 tysięcy z Turków możemy rozwalić bardzo dobrze. I się oni w nas zbili? To jest dobre zagranie. Ale masakra po prostu. Stack wipe. To jest to. I oni muszą wracać do siebie, to teraz chodźmy polować dalej. Tylko tak, idźcie przodem, bo nie chcemy tracić aż tak dużo manpowera. Co tu w ogóle się dzieje? Szlachta chce więcej ziem. Szlachto, masz i się wypchaj. Nowy Tomyśl masz. Starczy ci, dobrze. Bardzo dobrze, tutaj cały czas muszę relacje z Rumunią poprawiać. Inflation. I będę chciał zjeść, to ile będzie kosztowało to? 202 punkty tylko. To spoko. Spoko. To ogólnie jestem 200 punktów na plus, tak jakby, jak ich zjem. Dobra. Bo wiecie, tam miałem do wydania 600 punktów, a zrobiłem to inaczej i po prostu tak jest. Patrzcie, najlepsze jest to, Litwa wypowiedziała nam wojnę tą koalicyjną i siedzi u siebie. Siedzi i nie, ja nigdzie nie idę, nie, ja nie chcę. Dla mnie to za dużo. Ja po co ja się do tego wszystkiego tego pisałam? Ja nie chcę walczyć z tymi wszystkimi ludźmi. To jest to. Wielka Brytania tak sama przerąbane. Dobra. Tutaj patrzcie, walczą ostro. Wielka Brytania podbija coś, super. Dobra. O, jest walka flot, więc mogę chyba przejść. O, już mogę, na pewno będę mógł przejść, bo tutaj podbiłem, dobra. Ruszamy całym wojskiem. Idziemy podbijać Turcję. Dobra, i tu musimy polować, bo w sumie Rosja, jak widzicie, jest niszczona przez Francję i Niemcy. I chyba Włochy też, czy nie, Włochy mają chyba gdzie indziej wojsko, Włochy mają tutaj wojsko. Włochy Turcy podbijają, bardzo dobrze, bardzo mnie to cieszy. A ja w tym momencie będę podbijał wszystko tutaj. Okej, to jest to. To jest to, co ja lubię.
I mam też dużo, widzę, ludności, raczej dużo tych hajsu, to mogłem jakieś budynki pobudować. Okej, tu się chcę wbijać? Ty mi się wbijam, kurde. Góry? I się wbiję w... tak w nich, że to oni będą mieć przejebane, dobra. Tylko teraz tak, wy... Kurde, bo to jest troszeczkę daleko, czekajcie. Już się nie mogę cofnąć, okej. To już nie ma powrotu. Nie ma powrotu. Chodźmy tutaj. Force march i zapierdzielać tam. Bo ich będzie więcej. I to dużo więcej, ale będą mieć minusy. Mają minusy, tak, mają minusy. Dobra. Jest dobrze, idzie dobrze, idzie dobrze. O kurde, 160, o Boże, nie! Nie, 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 nie. Opcja najemnicy. Najemnicy. Tak jak w serii z gry o YouTube, gdzie z Lukasem i z Repusem się biłem, z Kiksuniem jeszcze. I po prostu wtedy tam taki po prostu wielką, wielką armię najemników robiłem i co chwilę dosyłałem. I oni się dziwili, jak to możliwe, że tam nie wygrali, a ja tam po prostu zrobiłem milion najemników i było fajnie. Dobra. Wygrałem! Woo! Zostańmy tu. Zostańmy tutaj. Bo się wbija w nas 10 tysięcy, które już musi się wbić. Dobra, tracą je. Super. Bardzo dobrze. Arabia rozjebana. Tutaj góry. Pięknie. 35%. Kurde, nie zdążę chyba. Biegniemy, 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 biegniemy. Wybiegnijcie na dół. Te 106 tysięcy mi tutaj troszeczkę przeszkadza, ale na merdę. Mogę Niemcy do którejś wojny zawołać. Nie wiem, która, ale wołam. Niemcy, chodźcie. Do Wielkiej Brytanii prawdopodobnie. Tak. Super. Super, super, super. Wygram wojnę koalicyjną z Wielką Brytanią. Ale się cieszę, ale się jaram. Ale się jaram. Chodźcie rozwalić ich. Dobra. Tutaj Litwo niestety na nas przerąbane. Bo lwy lekkich stanów na ciebie już idą. Jeszcze kogoś mogę wołać. Bośnie. Nie wiem gdzie, ale Bośnie, jesteś w ogóle super. Chyba cię nawet nie będę zjadał, wiesz? Znaczy zrobię z ciebie wasala. Czyli w sumie zjem, ale tak po przyjacielsku. Okej, kurde, to jest złe, że chodzę taką jedną wielką armię tutaj. Ale patrzcie, tu już mają... A nie, bo to jest Turcja, to jest 100 tysięcy z Turków, tak? Się zbierają tutaj, kurde, jest ich dużo. Ja mam za mało armii tutaj. Tych najemników wszystkich. W jedno miejsce. Nie podbijajcie, nie... Dobrze, dobrze, dobrze. Biegnijcie, 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 biegnij, 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 biegnij. Dasz radę, dasz radę, dasz radę, dasz radę, dasz radę przed podbojem. Nie. Teraz tak, sytuacja wygląda w ten sposób. Jeżeli oni to odbiją, ja się tam wbiję po odbiciu ich, bo ja mam minusy. Jeżeli oni tego nie odbiją, ja się wbiję, oni mają minusy. Nie odbili, jest! Woo! Lecimy, lecimy, dawać. O, chyba ktoś ma wpierdziel. Chyba ktoś będzie miał stack wipe'a. Krym buntuje się, jak zawsze. Jakieś referendum. Nie dostali stack wipe'a. Kurde. Odbijcie to. Zbieracie w innym miejscu. Zbieracie w innym miejscu. Moi najemnicy piękni. Dobra. Czekajcie, bo Krym ma bunty. Kto się rozwali? Mam nadzieję przynajmniej. Tu się biją. Tu jest dobrze. Tu odbijamy. Tu odbiliśmy już. Chodźmy na... Nie możemy tutaj pójść. To chodźmy... Gdziekolwiek. Zróbmy tutaj kilku najemników do podbijania takich mniejszych prowincji. Dobra. W sytuacji teraz, co się dzieje dalej? Tutaj to korujemy, okej. Okay. Mamy do... W ogóle wyczerpanie wojny nam rośnie, ale to jakoś sobie damy z tym radę. Tutaj odbiliśmy to, więc chodźmy tutaj podbić Szwajcarię. Będzie jedno miasto, państwo mniej. Tutaj odbijamy już prowincję. Okej, okay, bardzo dobrze, bardzo, bardzo dobrze. Statki ciężkie. Podpłyńcie tutaj, bo jak to podbijamy... Tak, tak, podpłyńcie. Tu się ciągle biją, widzę, że tutaj... O, dostają ruskie, pięknie, pięknie, to mi się podoba. Okej, wracamy do wojny tutaj, bo tu jest chyba najlepsza sytuacja, znaczy nie najlepsza sytuacja, ale najciekawsza. Okej, moglibyśmy, tylko tak, właśnie nie mamy za bardzo jak podbić cokolwiek tutaj. To czekajcie, tu musimy wyłączyć im to. Co to możemy robić? Oczywiście, że to biorę. Dziękuję. Jeszcze gdzieś? Wow, zarabiamy tutaj sporo. Dobra. Okej, 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 okej. O, tutaj też ta się rzucili, widzę. Tu się nigdzie nie mogę ruszyć, nigdzie się nie mogę ruszyć. Muszę czekać, dobra, to czekamy. Włochy też się po tej stronie rzuciły. Bo tutaj też chyba odbiły, co nie? Tak, odbiły tutaj, super. A tutaj jeszcze jest coś do odbicia. Mogę się tam ruszyć? Mogę. Nie mogę, okej. Okay. Dobra, ile mamy minut już? 24, to jeszcze jedziemy z odcinkiem. Jest sobota, możemy to na troszeczkę dłuższy zrobić. Jakbyście chcieli bardzo.
A chcecie pewnie. Taką wojnę to byście chcieli pograć. Ale też nie za długi, żeby nie było tak, że wiecie, że jakoś na bardzo, bardzo długo musicie oglądać. To dobra, chodźmy tutaj. Chodźmy tutaj. Zróbmy jeszcze jednego. A to ty chodź tutaj, a ty już chodź tutaj. Okej, dobra, wracamy do wojny tutaj. Okej, odbija. Arabia idzie tutaj odbijać prowincję. Super, albo i nie super. Okej, wbija się w nas, wbija się w nas. I to będziemy mieć, kurde, minusy z gór. Dobra, ale możemy przejść tutaj, w razie czego. Okej, mają kłódkę, na pewno się wbiją. Już tutaj Włochy, patrzcie, force march! I biegną, zapierdzielają, bo wiedzą, że muszą nam pomóc. Włochy na zawsze w moim sercu. A albo do tego czasu, aż będę chciał was podbić, ale jak na razie. Moje kumple, moje najlepsze kumple, ale w ogóle. Best friends forever. Okej, jedziemy z nimi. Idzie jeszcze 58 tysięcy, ale tutaj, patrzcie, 156 tysięcy, to już chyba zwątpią. Zwątpią czy nie zwątpią? Będą chcieli. Przyjdą. Jest, przyszły. O, jenisz rozwaleni. I ci stack wipe'a? Stack wipe? Nie poszedł. Kurde, szkoda. Ale dobra, nieźle. Czemu tak musi się cofać do dziwnie? Dobra, chodźcie tutaj. Cofnijcie się i psujcie na razie. Tu podbijamy. Dobra, to teraz te armie. Tutaj w ogóle patrzcie, na niemików zrobiłem. Te armie, wszystkie na północ, bo tutaj też widzę, że przyszła Arabia. Którą trzeba zniszczyć po prostu. Więc na razie ruszcie się na północ. Okej, dobra, mam troszeczkę za dużo tych generałów. Ale wszyscy są w użytku, więc... Ten jest troszeczkę dziwny, który on tutaj, dobra. On ma w Siege'u, co nie? Tak, w Siege'u, to zostawiamy go. Jednego zostawiamy. Dobra, jak tu wygląda sytuacja? Ankara podbita, super. I tutaj widzę jakieś 57 tysięcy, które chyba byśmy mogli jakoś złapać. Dobra, nie stójcie tutaj jednak, wracajcie, tak. Właśnie, czekajcie, nie, zrobimy tak. Idźcie tam, panowie. Wy stójcie tutaj. Wy już możecie pojedyncze prowincje podbijać. I teraz tak, oni wejdą na tą prowincję. Aha, tu podbite już. Czy już się pojawiła tutaj Wielka Brytania? Nie pojawiła się. Dobra, więc tak naprawdę ta armia może podejść... Może pójść się rozwalić tych? Tak, niech idzie rozwalić. Na force marszu najlepiej. Idźcie rozwalcie na Krymie buntowników. Tu odbijam. O nie. Ale czekajcie, tu mam ciężkie statki. Czy ja tego nie wygram czasem? Tracę dużo statku, wiecie co? Chodźmy tu. Bo tu Wielka Brytania widzę ciężkimi statkami, czy... Nie no, ona handlówką przypłynęła tutaj? I handlówką mi... Ona pewnie ma bardzo dużo tych... Bonusów właśnie do handlu, więc no na razie przegrywam tutaj na morzu. Chociaż tu Francja pływa, bo Francja by mogła dać radę. Patrzcie, tutaj też Niemcy walczą. Nie no, ta wygra. Dobra, ale patrzcie, mój plan jest taki, że oni poszli gdzie indziej, tam gdzie nie trzeba. To się plan zjebał. Szkoda, dobra. Niemcy przyszły tutaj atakować, super. Idą tu 24 tysiące, rozwalimy, super. Ty stójcie tutaj. A wy stójcie tutaj na razie. I wy się możecie ruszyć gdzieś też. Chodźcie tutaj. Albo tu. Ile osób tam będzie trzeba? 8 poziomowy fort, może dajemy radę. Dobra. Tu podbijamy te pojedyncze prowincje. Wami się ruszmy trochę do przodu. Tutaj coś, jakiś 1000, to lećmy na niego. Tutaj też jakiś 1000, lećmy na niego. Dobra, tutaj coś podbiłem. Super. Ruszmy się na Isel. Czy Icel? Nie wiem, jak to czyta się dokładnie. Mniejsza o to. Wielka Brytania ma taki problem, że do nas nie przyjdzie. I tyle. Można nas podbijać, ale do nas nie przyjdzie. Litwo, ojczyzno moja, daj mi swoje ziemię. Albo nie mogę? A, nie mogę, bo tylko mogę z Wielką Brytanią ukończyć wojnę, tak? A wiecie, że ja tutaj sobie prawdopodobnie wezmę od Wielkiej Brytanii jakąś prowincję? Tak zrobię, wiecie dlaczego? Bo dzięki temu potem przyjdzie tutaj całe wojsko i podbije Wielką Brytanię. Tak, tak zrobię. Dokładnie taki sposób zrobię. Dobra, jak to wygląda sytuacja? Jest chyba dobrze. Tutaj duża produkcja, widzę wojska, jeśli chodzi o Turcję jest, ale ogólnie daje dobre. Dobra, czy mam jeszcze nową misję? Nie mam jeszcze nowej misji, szkoda. Tutaj widzę, że jest stack wipe dla Arabii, super, to mi się podoba. Stack wipe zawsze są na propsie. Tutaj, o kurde, czekajcie, bo tutaj jest armia, tylko tyle, że ta armia jest trochę, no ta armia jest słaba. W sumie mógłbym kupić trochę tutaj dział po prostu i tak dalej, więc w sumie zróbmy to, no co tam, mamy hajsu. Zróbmy trochę więcej tego kawalerii, tak z... Tutaj, ile zrobimy już? 5, 6, 7, 8, 9, 10 i kilka dział. Zróbmy tak na razie tak, i stój tutaj. Chociaż jakbyśmy... Kurde, czekajcie.
13, za 3 dni, to nie, w 3 dni to mnie dojdzie na Force Marszu, co nie? Tak, to nie, niestety tutaj nie damy rady ich tak złapać. Niech się ruszą. I stoją, dobrze, to niech stoją, ja tutaj zbiorę tą armię i tam zaatakuję. Dobra, tutaj na tym forcie jest wszystko dobrze. Froncie. Dobra. Ruszmy do przodu nasz front. Okej. Z tyłu wy tutaj podbijajcie. O ile możemy przejść? Możemy przejść, no możemy przejść, musimy przejść. Wybiegniecie tam na Krym. O, już nie musicie być na Krym. To co wy pójdziecie? W sumie to chodźcie na front. Z Rosją front jest bardzo dobry, bo tutaj widzę, że... No wygrywamy bez w ogóle kiwnięcia palcem. Bez kiwnięcia palcem. Więc może tak całą armię tam rzucimy. Wy jak na razie będę mniej zarabiał teraz z trade'u niestety, bo musiałem tutaj wrócić do wody, do tego, do nas. Ale dobrze jest. Aj, patrzcie, niszczą nas. Niszczą... No, flota brytyjska jest duża. O kurde! O kurde! Halo! Halo! Tak się nie robi! Tak się nie robi, że mi się na moją Portugalię wchodzi. Kto pozwolił? Ja nie pozwalałem. Głupia Wielka Brytania. Zaraz was, Brytole, zjem. Okej, biją mnie. I chyba jest taka sytuacja, że tam nie dojdę na czas. Bo mam minusy. Mam minusy, co nie, w tej bitwie? Mam minusy. Idzie 40 tysięcy. Chociaż może dam radę. Wytrzymajcie, Polacy. Proszę was. Na luzie. Na luzie. Na luzaku to mamy. Dobra, tutaj widzę, jakaś bitwa będzie. Dobra, tutaj jest skorowane. Okej, mam jego decyzję. O, możemy tego zrobić. Ha, do końca gry. Taksy, ale stabilność większa. A, żeby wszystkie prowincje z niewolnikami będą wywalone, ale będziemy mieć mniejszy dochód. Ale za to technologia tańsza. W sumie 5% mniej dochodu, a technologia tańsza o 5%? To jest spoko, ale to w sumie na razie nie ruszajmy tego. Tak, na razie tego nie ruszajmy. Dobra. Okej, co się dzieje? Co się dzieje dalej? Tutaj bierzemy w ten sposób. Bo tam już wygrają sobie, tam sobie już wygrają, chodźcie tutaj z powrotem. Wy też. I wy tutaj. Dobra, to War Taxy oczywiście, tylko czekajcie. Bo War Taxy się skończyły. 201. Czy ja zarabiam więcej na War Tax bez War Taxów? Chyba tak. Zostawmy tak. Zostaw. O Boże, zakręcać. Zakręcać. Ludzie, biegnijcie tam. Tutaj Arabia, zła Arabia przyszła jakąś wielką armią. Ej, Arabia ma naprawdę dużo wojska. Ile tu jest? 200 tysięcy po ich stronie jest. Arabia. 136 tysięcy. Może. Źle jest, bo to ja mam minusy i to przez to możliwe, że tu przegram. Chyba, że zrobię najemników. Więcej najemników. Dochodzić tam, panowie. Wy dobiegniecie. O, gdzie przegrałem? Aha, dobra. Spoko. Iran, dam radę sobie z Iranem. Od Rosji niedługo będziemy mogli pisować chyba. Ile mamy już procent? Łoskora? 37. Ile jeszcze fortów zostało? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem fortów. Siedem fortów, bo sobie pobudowali trochę dalej forty. Okej. Okay. Wy. Czemu wy jeszcze nie jesteście na fortach? Wy tutaj. O, właśnie. Tutaj. Idźcie tam. Tu patrzcie, w ogóle Japonia chodzi. Czajcie to? Japonia. Tutaj jeszcze niedaleko mają. Okej. Okay. Ja z trade'a zarabiam 240. Co się stało? Jak ja zarabiam z trade'a 240? Aha, 126 tutaj. Aha. To fajnie. A wiecie, co jest najgorsze? Że ja bym od Turcji chciał bardzo dużo zabrać, ale to będzie mi tak dużo kosztowało, że ja tego nie zabiorę. Bo po prostu nie będę mógł. Tak samo od Arabii. Arabii też bym chciał zabrać. Arabią to prawdopodobnie będę pisał po prostu oddzielnie, normalnie tak na whitepiece. Dlaczego? Bo to będzie kolejna jakaś ta wojna, a teraz na razie muszę jakoś ogarnąć tutaj, dobra. Jak z tą bitwą będzie? Wygram czy nie wygram? Dochodzić tam, szybciej, panowie.
Bo jest... No nie wygląda to źle. Ale też nie tak fajnie. Dobra, oni też dosyłają, to też muszę dosyłać. Więcej, więcej najemników. Ja tą bitwę wygra na pewno. Albo że to będą milionowe straty w tych wojnach, wiecie? O Boże, patrzcie, 65 tysięcy leci. Misja. Rywal naszego rywala kto? Japonia. Na razie nie chcę. Come on, come on, come on, come on, come on, come on. Wygrana, 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 wygrana. Wygrana, wygrana do nocy, do rana, jak się to mówi. Dobra. Wy lecicie tam podbijać, super. Wy lecicie tutaj podbijać, super. Dobra, tutaj coś znowu wygrałem, bo ciągle mnie atakują, a ja tu cały czas dużą ilością wojska stoję. I dobra, teraz tak, teraz dałoby się tutaj pójść i szybko ich załatwić. Czekajcie, muszę trochę rozdzielić tą armię. Aha, kupiłem 3000 normalnego wojska, tak? Chodźmy tam. Kurde, że się tu nie mogę ruszyć! Czekajcie. Czy ja mam tu jeszcze normalne wojsko? Okej, to jest to... To są te ci najemnicy. To najemnicy już chodźcie tutaj. Póki dużo zarabiam, to damy radę. Dobra. Sorry, że tak dużo na pauzie gram, ale wiecie, no to taki przymus w tym momencie, przynajmniej. Okej, dobra. Biegnijcie. A nie, bo w portu wejdę, ale to... W sumie mogę, dobra. Biegnijcie tam, pomóżcie im, pomóżcie. Uuuu, masakra po prostu. Okej, chodźcie tutaj. A nie, bo wtedy oni się nas biją, a to mogą się bijać. Dobra, mam podbite coś. A oni nam odbili, dobra. Okej. Cofnijcie się jednak tutaj. Szukam jakiejś takiej normalnej armii tutaj. Ale chyba nie ma. Tu jest Division 303, okej. Stoją mi tutaj goście, które bym mógł rozwalić. Tutaj potrzebuję więcej ludzi na tym froncie. Muszę się tymi przebić jak najszybciej tam. Boże, jakie... To jest fajne takie przepychanie frontu. Okej, jesteśmy tutaj już tym. I w razie czego możemy pójść? Zobaczymy, dobra, chodźmy na razie tutaj. Tutaj odbijajmy te prowincje. Okej, ile mam minut? 36, o Boże, dużo trochę. Okej, jadą nas. Uwaga, ale wchodzą w góry. Czekajcie, dobrze jest. Tylko Force Marsh, kurde, czemu tego nie włączyłem? Dobra, wy wszyscy tutaj chodźcie. Wszyscy, wy też. Wy też. I wy też. A nie, czekajcie, bo nie mają jeszcze tego. Nie mają jeszcze kłódki. Poczekamy chwilę. A, generał, o Boże. Dobrze się szczaiłem. Ty, Lech. Mają kłódkę, okej, czyli już na pewno wejdą tam. W takim razie jedziemy nimi i tym razem oni będą mieć minusy. Właśnie, po 3 minusy. Patrzcie, jak oni właśnie jadą, jak ich jedziemy. I proszę, nie no, Stack Wipe'a nie będzie, ale fajnie by było. Okej, tu podbite. Tutaj musimy dać lidera. Jana dajmy. Okej, widzę, że tu się Francja wbija, pomóżmy jej. Na Force Marshu możemy polecieć. Jak sytuacja ma tu by? Brytanio? Halo? Halo, Wielka Brytania, gdzie jesteś? Zniszczyłem ich? Może. Nie wiem. Miesz o to. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Okej, wygrałem tutaj. Super. To wy zostańcie tutaj. Kurde, źle. Źle. Okej. Tu przepychamy. Tutaj dajcie mi Division 303. Jest tutaj, dobra, to w sumie na razie sobie nie mogę połączyć. Dlaczego nie mogę połączyć? Mogę połączyć, dobra, połączmy wszystkich razem. Czekajcie, mamy tak, Husaria, Lwy Histany, nowa armia przeklęta, Krwawe Orły, Division 303, czyli mamy wszystko, co trzeba, co tam mieliśmy mieć. Dobra, super. Aha, bo tutaj coś jeszcze jest Austria i tak dalej, spoko. Wracajcie tutaj. O nie, 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 kurde, czemu ja to zrobił? Fuck. Chociaż w sumie może na dobre nam to wyjdzie. No tak. Wyszło, dobra, jest dobrze, okej. Ja tak chciałem, to było wszystko zaplanowane. Dobra. Rzućmy trochę wojska tam jednak, z tych najemników. Boże, ja będę musiał armię tutaj w ogóle wysprzątać po tym wszystkim.
Okej? A tu jesteście, Brytole. Znalazłem was. To lecimy po was. Lecimy, lecimy. Dobra, ale myślę, że to będzie koniec, bo 40 minut już jest wystarczająco. Bo ja już po prostu tutaj nie wytrzymuję. Co tu się dzieje w ogóle? Jeszcze Wielka Brytania zaatakowała. Co prawda na razie z nimi wygrywamy i będziemy wygrywać. Bo oni show superiority. To musimy wygrać po prostu kilka bitew z nimi i będzie dobrze. I tak, my prawdopodobnie będziemy próbować od nich zabrać jakąś ziemię, bo czemu by nie? W sumie, wiecie co, zróbmy jeszcze tą bitwę. Zróbmy tą bitwę. Okej. Okej, no ja was tu złapię, Ale czekajcie, nie, w góry to się nie będziemy wbijać. I zakręcimy tutaj, tu są wzgórza. Też nie chciałem się wbijać z wzgórza. Czekajcie, jaka tu jest ten na tym froncie? Wbijają się w nas. Dobra, nie. Kurde, tu się źle dzieje. Miałem kończyć odcinek, ale tu się źle dzieje i ja muszę stąd spieprzyć. Tak. Aha. Widzicie, nawet kurde, moi buntownicy się biją za mnie. Takich dobrych ludzi mam, takich dobrych. O kurde, tu jest źle, tu się źle dzieje. Dobra, nie szoto. Okej, kończymy odcinek, bo będę tak grał i grał i grał. I będzie za dużo, a tutaj jeszcze tą wojnę poprowadzimy w następnym odcinku, bo kurde, dzieje się w ogóle. Chiny nic nie robią, Chiny, zróbcie coś. Ale może lepiej nie, dobra. Dzięki wielkie za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, to zawsze powiem w górę i widzimy się już jutro w kolejnym odcinku z Polski Współczesnej. Dobra, na razie, pa, see ya!